Zapraszamy na wywiad z zawodnikiem Miedzi. Oczywiście dzisiejszym tematem derbowe spotkanie, które już w sobotę o godzinie 18 w tej właśnie hali. Powiedz nam, jakie nastroje w waszej drużynie panują przed tym meczem? No na pewno bojowe, jak przed każdym meczem, że spotkanie z Lubinem jest dość szczególne, no bo to derby elektryzują kibiców i też rządzą się swoimi prawami, także tutaj na pewno nastawiamy się na mocną walkę, a to, że gramy we własnej hali, no powoduje to, że my chcemy zdobyć 2 punkty. W pierwszej rundzie dość wyraźnie przegraliście w Lubinie. Tam i skuteczność, i dużo takich niewymuszonych waszych błędów zadecydowało o wyniku. Teraz będziecie musieli chyba dużo uważniej zagrać. No dokładnie. Ten mecz w Lubinie do którejś tam minuty nam się nawet nieźle układał. Natomiast później taka nastąpił przestój, który Lubinianie świetnie wykorzystali, skontrowali nas i w zasadzie ustawili ten mecz. I te ostatnie minuty to już chyba były męczące również dla nas, bo chcieliśmy, żeby ten mecz się jak najszybciej skończył. Natomiast no to już jest historia. Przed nami jest następny mecz, następna szansa. Trudno wyeliminować w naszym zespole błędy, gdyż no nie mamy tej takiej stabilności, jeżeli chodzi o skład. No, z różnych względów co chwilę ktoś nam jest podbierany, ktoś nowy dołącza do składu. No i tu nie jest proste zadanie przed trenerami, żeby to wszystko chodziło jak w zegarku. Mamy tego świadomość, w związku z tym jakoś maksymalnie skoncentrowani podejdziemy do tego meczu, aby takich prostych błędów uniknąć. Zespół Zagłębia ma kilka naprawdę ciekawych postaci i myślę, że jeżeli oni tak okrzepną jako zespół, to mogą być naprawdę groźni dla wszystkich. Może poza pierwszą dwójką. No. Właśnie i wy, i oni, i nasza drużyna potrzebujecie bardzo punktów. Wy do utrzymania się i może włączenia się do walki o play-offy. Zagłębie jak najwyższe miejsce chce po rundzie zasadniczej zająć. Także chyba można się spodziewać prawdziwego meczu walki. No, o tym to jestem przekonany, że tu nikt na centymetr nie odda pola drugiemu. Raczej na jakieś piękne widowisko bym się nie nastawiał, natomiast tak wspomniałem wcześniej, będzie to ostre, twarde spotkanie. Myślisz, że zaczniecie rzucać więcej bramek, bo akurat jeśli chodzi o grę w ofensywie, no to w tej pierwszej części sezonu pięta achillesowa Miedzi, bo naprawdę, co prawda rywale też wam mało bramek rzucali, ale to też nie jest waszą silną stroną, ta skuteczność w ataku. No to prawda, no to, że nie mamy się urażenia z drugiej linii, to jest wiadome nie od dziś. Była taka iskierka nadziei, kiedy dołączył do nas Alek Kokoszka, natomiast na dniach ostatnich dowiedzieliśmy się, że odchodzi Boguś Buchwald. No i takie to jest. Przyszedł ktoś, kto nas miał wzmocnić, a za chwilę odchodzi ktoś, kto gdzieś tam trzymał środek obrony. No więc wracając do początku rozmowy, nie ma tej stabilizacji, jeżeli chodzi o skład. No zobaczymy, będziemy się na pewno starali czymś w Zagłębie zaskoczyć, ale jak to wyjdzie, to my sami nie wiem. W hali pewnie pojawi się komplet kibiców, również swój udział w tym spotkaniu zapowiedzieli kibice Zagłębia. Lubin, chciałbym, żebyś zaprosił fanów obu drużyn na ten derbowy mecz w sobotę w Legnicy. Zapraszam bardzo serdecznie zarówno kibiców z Legnicy, jak i tych z Lubina. Myślę, że po takiej przerwie od ligowych rozgrywek będzie to bardzo ciekawe spotkanie, takie na otwarcie rundy rewanżowej. Wróciliśmy z Legnicy, witamy Państwa tym razem w hali SP14 w Lubinie. Przygotowania do derbowego spotkania piłkarzy ręcznych Zagłębia. Z nami zawodnik Łukasz Achruk, który powraca do gry po kontuzji. Grał również w Miedzi Legnica. Porozmawiamy z nim o tym najbliższym spotkaniu w sobotę w Legnicy. Witaj. Witam wszystkich. Jakie nastroje w drużynie Zagłębia Lubin, bo byliśmy w Legnicy, no i tam pełna mobilizacja. No oczywiście, u nas też pełna mobilizacja. Chcemy te 2 punkty przywieźć do Lubina, no nie widzimy innego rozwiązania. Nie tak dawno grałeś w drużynie Miedzi, jak ocenisz ten zespół, no który no, co chwilę boryka się z jakimiś problemami? Znaczy jak ja byłem w Miedzi, to od tamtego czasu ten zespół bardzo się zmienił. No teraz też odszedł Boguś Buchwald, odszedł Andrzej Brygier, no to są 2 osłabienia, na pewno w obronie Boguś Buchwald, no ale przyszedł Alek Kokoszka, który na pewno im pomoże w ataku. Dominik Drożdżik dzisiaj z tego, co tam czytałem na internecie. No myślę, że
cały czas trzymają jakiś tam poziom, no wiadomo, no trochę gorzej idzie w zeszłym sezonie, no ale myślę, że jakoś tam dadzą radę się wykaraskać z tej strefy spadkowej, ale myślę, że z nami na pewno sobie nie poradzą. Tak patrząc na tabelę i na ilość bramek rzuconych i straconych, to Miedź, Legnica mało rzuca, mało traci, wręcz odwrotnie, czyli problemem Miedzi jest chyba ta skuteczność. Możliwe, możliwe też, że mało rzutów oddają, robią dużo błędów. No u nas, no ja, mi ciężko powiedzieć, bo ja raczej nie grałem, nie do końca jestem jeszcze w drużynie, no wchodzę, wiadomo, dostałem 2 tygodnie temu pozwolenie na grę od lekarza, wchodzę powoli sobie do zespołu, myślę, że to z każdym dniem coraz lepiej wygląda. No nie wiem, no mówię, że to może zależeć też od tego, że robią dużo błędów, dużo przez to tracą piłek i może dlatego tyle rzutów nie oddają i tyle bramek nie rzucają. No właśnie powiedz nam, jak z twoim zdrowiem i formą, bo na parkiecie dawno cię nie widzieliśmy. Ze zdrowiem jest na pewno okej, okay. Mam nadzieję, że coraz lepiej, już raczej nie czuję tej kontuzji, która mi się przytrafiła. Kondycyjnie jestem na pewno przygotowany, bo cały czas to, co mogłem robić, to robiłem, więc myślę, że nie będzie problemu z wdrożeniem się do drużyny. I to wszystko w dzisiejszym programie, tym razem z hali SP14. Żegnałem się z państwem. Łukasz Achruk. I Łukasz Lemanik. Dziękujemy. No widzisz. Coś jeszcze? Panie. Panie. Nie, właśnie teraz czekaj. Nie. Powiedz, jak z tą stroną zagłębiasz internetową, bo jednak nie wchodzisz. Nasz adres znasz? Nie, bo wchodzę przez Google. Jak oceniasz zespół Zagłębia Lubin? Jak oceniasz zespół Zagłębia? W zasadzie powiem szczerze, mnie to za bardzo nie interesuje. Nagrywaj. Wchodzisz na stronę klubową Zagłębia Lubin? Oczywiście, że wchodzę. Codziennie, 3 razy. Bardzo dobrze.